Witam wszystkich. Jesteśmy w Jeziorach Małych na moim gospodarstwie i wchodzimy właśnie do mojego bizona. Bizon to jest rocznik 83, kupiony 5 lat temu, a 3 lata temu został wymalowany i odnowiony przeze mnie oraz założona nowa kabina firmy Naglak. Bizon wygląda teraz zupełnie inaczej niż oryginalny. W bizonie jest wentylacja, bardzo wydajna. Mamy 5 nawiewów, dmuchawę oraz dodatkowy wentylator. Też z dwoma prędkościami obrotowymi. Z przodu jest roleta, gdy słońce już zachodzi, żeby nam nie świeciło po oczach. Na podłodze mamy wykładzinę gumową, a z tyłu na zbiorniku tapicerkę. Również tapicerka znajduje się na dachu naszej kabiny. Jest bardzo cicho w kabinie, w ogóle nie słychać silnika i niepotrzebnych hałasów, które są z zewnątrz. Gdy nie jest aż tak mocno gorąco, gdy nie przekracza temperatura 30 stopni w cieniu na zewnątrz, spokojnie można pracować z zamkniętymi drzwiami. W ogóle nam się nie kurzy w środku. Jest też folia przyciemniająca szybę, która też właśnie poprawia to, że nie nagrzewa się tak w środku w kabinie mocno. W bizonie mamy standardowo zegary od obrotów silnika oraz od obrotów bębna mucącego, także ciśnienie oleju w silniku, ilość paliwa w zbiorniku, temperatura wody, temperatura oleju, jakże i ładowanie. Kontrolki od włączonego koguta i dwie pozostałe, które nie wiem od czego są, ponieważ nie działają. Tutaj mamy włączenie kogutów, odpalanie, tu wyłączanie sygnału dźwiękowego, który się włącza po włączeniu prądu, bądź też spadku ciśnienia w silniku oleju, gdy na przykład pęknie nam wąż i utracimy olej w silniku, będzie sygnał dźwiękowy, który nas ostrzeże o tym. Mamy też również kierunkowskaz i sygnał dźwiękowy oraz dźwignie obsługujące cały przyrząd żniwny, czyli header. Podnoszenie, opuszczanie, prędkość motowideł, podnoszenie, opuszczanie motowideł oraz wysuwanie motowideł do przodu. W bizonie mamy też dodatkowy fotel dla pasażera. Chyba raczej niespotykany w bizonach. Można go złożyć i schować, żeby nam nie przeszkadzał podczas wchodzenia. W kabinie mamy dodatkowe okno z boku, z prawej strony. Możemy sobie otworzyć, przewietrzyć kabinę, bądź też wejrzeć na zewnątrz, co tam się dzieje. Jedną ręką zamknąć, bardzo wygodne, poręczne. Jedną ręką otworzyć. Jest na siłowniku gazowym, także nam się nie będzie otwierać, zamykać, trzaskać po drodze. Jest bardzo wygodne i praktyczne. W tym roku w bizonie założyliśmy nowy silnik. Nowy silnik pochodzi ze sprężarki od powietrza. Został zaadaptowany do bizona, trzeba było przełożyć pompę olejową i całą tą magistralę smarowania, ponieważ w bizonie jest inaczej to zamontowane ze względu na chłodnicę oleju. Możecie zobaczyć na filmie też, jak to wyglądał stary silnik, a jak wygląda nowy, jego wnętrze generalnie, jak i ten nowy jest czysty. Silnik też przed zamontowaniem został ładnie pomalowany, przepraszam, także tak, żeby wyglądał estetyczniej i ładniej. Został też założony nowy tomnik przy okazji, ponieważ stary był już przerdzewiały i mógłby gdzieś tam dmuchać. Kombajn był malowany 3 lata temu. Już trzeci sezon już teraz schodził. No, zajęło mi to sporo czasu, bo praktycznie od początku marca do połowy lipca gdzieś. Także kilka miesięcy pracy.
Trzeba było wszystko czyścić, starą farbę zmatować, dużo blach było pogiętych, popękanych, trzeba było wszystko prostować, spawać, że pracy było naprawdę sporo. Nie polecam nikomu. Mamy też widok na kabinę, mamy też lampy dodatkowe, które w nocy bardzo ładnie nam świecą, bez problemu można kosić. Kabina ma zamontowany też filtr powietrza, żeby nie ciągnął nam kurzu do kabiny, bardzo się sprawdza. Jednak trzeba go czyścić dwa razy w ciągu dnia, ponieważ się zapycha dosyć często, ale jest naprawdę bardzo wydajna ta wentylacja i daje radę.